Dobry wieczór. Trudno uwierzyć, ale ogłoszenie w gazecie może wiele zmienić, a nawet przewrócić świat do góry nogami. Zwykle czytamy ogłoszenia obojętnie, bo nas one nie dotyczą. Są jednak takie, które przykuwają naszą uwagę i dają do myślenia. Nim zagadką pozostanie odpowiedź na pytanie, czy historia, którą za chwilę zobaczymy, mogła wydarzyć się rzeczywiście, czy jest tylko i wyłącznie wymysłem autora. Tak czy siak, warto się jej przyjrzeć i na kilkadziesiąt minut zapomnieć o tym, co na zewnątrz, co jutro, potem. Nie wypada mi zdradzać tego, co za chwilę zobaczymy. Ale jedną rzecz mogę wam powiedzieć już teraz. Podczas spektaklu można się śmiać, a nawet trzeba, szczerze i od ducha do ucha. Więcej nie powiem. I jeszcze jedna ważna rzecz. Prosimy o połączenie lub wyciszenie telefonu, a każdego, kto tego nie zrobi, czeka was wolna klasa. Ależ Michaliński Lopa. Na trzy zdrowadzie. Moje serce bije jak dzwon Zygmunta. Normalnie dzisiaj mam nadciśnienie. Czuję się, jakbym jednym łyżkiem wypił 7 mocnych kaw. Bez mleczka. A to wszystko przez dziwne ogłoszenie w gazecie. Bardzo dziwne. Ciekawość miesza się ze strachem. Za chwilę wejdę za te drzwi i nie wiem, co za nimi zobaczę. W razie, gdybym długo nie wracał, proszę, wyważcie te drzwi i nie ratujcie. Widzę, że jest tu kilku silnych mężczyzn, a i kobiet dzielnych też nie brakuje. No, w razie potrzeby, kto mi pomoże? Ręka w górę, śmiało. Wiedziałem, że są jeszcze na tym świecie odważni ludzie. No to idę. Cicho. Ta cisza wcale mnie nie uspokaja. Mam tam wejść, czy nie? Poradźcie, proszę! Ja tu sobie chwilkę poczekam. Ja na pierwszy
oka, to się zupełnie nie nadaje. Ale na drugi rzut oka mogę panią jeszcze bardzo zaskoczyć. Tylko nadal nie wiem, na czym ma polegać twoja praca. Wszystkiego się dowiesz w swoim czasie. W swoim czasie? Czyli kiedy? Czy ktoś w końcu otworzy ten film? Zaczekaj tu i się nie rusz! Dobrze, tak jest. Wszędzie są ukryte kamery. Ktoś rzucił we mnie papierową kulkę. I co? Bardzo bolało? Trzeba być mężczyzną! Trzeba być kobietą! Dość! One znowu dokazują! Darmo zjadę jedne! Kto dokazuje? Zaraz wracam! Cisza! W jakiej sprawie? No jak to w jakiej? Ja z ogłoszenia! Na pewno z ogłoszenia? Dziwne pytanie! Prowadź kobietę do szybowy! Widzę, że jesteś cały roztrzęsiony. Ja wiem, po co tutaj przyszedłeś, ale musisz wiedzieć, że ze mną nie masz żadnych szans. To ja zdobędę tę tajemniczą pracę. Uważaj na nią, to wariatka! Nie no, zauważyłem to od razu, jak tutaj wszedłem. Ta jej służąca, ta co mnie wpuściła, no nie jest normalna. Jaka służąca? No, takie rozczokrane babsko o nim. To nie jest żadna służąca. To jest właścicielka tego domu. To ona zamieściła to dziwne ogłoszenie w gazecie. Dobrze, spokojnie, nie wybiękaj. No zostaw to mi. Załatwię to w minutę. No, ona zachowuje się dziwnie. Ja skąd wychodzę? Ależ nie no. Proszę bardzo. Drzwi masz otwarte. Albo nie. Zaczekaj. No co? Mam bardzo, bardzo sprytny plan. Jaki plan? Ja wszystko słyszę! Już do was idę, stryciarze! Nic już nie mów. Co wy tutaj knujecie? Ja tu cwaniaczków nie zapraszałam! A może właśnie w tym ogłoszeniu czekała pani na takich jak my? Cwaniaczków i spryciarzy. No, czyż nie tak? No nie. Ja stąd wychodzę. Chwilę! Chwilę. A dokąd to wychodzę? Ja tu mam dla was konkretne zadanie. Jesteśmy do dyspozycji, a do tego bardzo, ale to bardzo sprytni. Siadać! Przecież siedzimy. Cicho! Teraz bądźcie cicho. No jesteśmy cicho. Nikt nic nie mówi. Ale dlaczego? Słyszeliście? Jeden jest tam! Ja znam na pamięć te odgłosy. Kto jest tam? Może to myszy. Ja nic nie słyszałem. U mnie nie ma ani jednej myszy! A, no bo wszystkie pouciekały. Nawet myszy się na nie boją. Zamilknijcie, wreszcie to usłyszycie! Nic nie mówcie i się nie ruszajcie! Trzynastka. Chyba tutaj. Czy pani tego nie słyszy? Przecież ktoś puka do drzwi. Słyszałam! To nie o ten odgłos. To pewnie ktoś następny z ogłoszenia. No, nie uważa pani, że nas dwóch już zupełnie wystarczy? Siadać, to by się nie ruszać! Przecież siedzimy. Ona ma tutaj szczury albo myszy. Stąd to głos. No i pewnie w tym ogłoszeniu chodzi, aby je stąd wygonić. Nie no, znam parę dobrych sposobów. No, ja też, ale myszy to się akurat brzydzę. Wiesz co? Zanim ona tu wróci, przeszukajmy zakamarki tego dziwnego domu. Chyba nic już z tego nie będzie. Pani, przepraszam, do kogo? Jak to do kogo? Ja do pani, ja z ogłoszenia. To już nieaktualne, już po sprawie. Skoro nie jestem, to nie jest po sprawie. Jesteś, jak widzę, bardzo zdecydowana. Jestem bardzo zdecydowana. Dobrze, przekonam się, czy się panna nadaje. Nadaje się jak mało kto. Niech nic nie mówi i idzie za mną. Oj, to się mogło bardzo źle skończyć. Mogła dotkliwie zranić mojego szanownego kolegę. Bez przesady. Będzie gorzej, gdy za chwilę przyłoży pan moim mowę. Pani nagrodzi. Ja
on drże ze strachu. Dość tego. Albo natychmiast sobie stąd pójdziecie. Albo... Żyje pani swojego mowa. Albo... Ja słyszałam waszą rozmowę. I znam sekretny plan pani tego domu. Może się jakoś dogadamy. Potrzebuję pomocy. No, ja sprzątać to za bardzo nie lubię. Ja mam uczulenie na kurz. Tu nie chodzi o sprzątanie. To o co? Ona zaraz tu wróci. Musicie mi pomóc. No dobrze, tylko w jaki sposób? Ona chce je przegonić, a ja je tak bardzo lubię. No, kogo bardzo lubisz? No, ich lubię. Trochę psocą, to prawda. Czasem nawet przesadzają. Mimo to... A gdzie jest mój mop? Czy wy robicie sobie ze mnie żarty? No ja nie brałem żadnego mopa. Już mówiłem, że nie cierpię sprzątać. No, tutaj się dzieją bardzo dziwne rzeczy. Najpierw ta kulka, teraz mop. Cicho! Ona tu wraca. Udawajcie, że nic nie wiecie. Potem wam wszystko wyjaśnię. No ja nie muszę udawać. Ja naprawdę o niczym nie wiem. Ja powoli zaczynam wszystko rozumieć. A zresztą ja od razu wiedziałem, że to ogłoszenie to jest naprawdę bardzo dziwna sprawa. O! Witamy w klubie. Pani też szuka przygód. Szuka pracy. A właśnie. Czy dowiemy się wreszcie, o co chodzi w tym ogłoszeniu? O jaką pracę chodzi? No bo tego w ogłoszeniu nie przeczytaliśmy. Ja też jestem ciekawa. Proszę, jaka to młodzież niecierpliwa. Usiądźcie i posłuchajcie. Przecież siedzimy. Cisza! Posłuchajcie. Kiedy byłam małą dziewczynką, pani była kiedyś małą dziewczynką? Panowie, to kultury. Właśnie! Faceci nie mają tak rozkultury! Siedzieć i słuchać! Przecież siedzimy! No więc! Byłam małą dziewczynką. Zawsze marzyłam, żeby w moim domu zamieszkały krasnoludki, skrzaty, czy co tam jeszcze. Coś malutkiego, milutkiego i zabawnego. No, trzeba było kupić chomika, no, albo kota. Pewnego dnia dostałam taką przeciwną książkę, a w niej było bardzo dziwne zaklęcie. Aha, chciała się pani zamienić w piękną królewę. No przecież nie w księcia. I co z tym zaklęciem? Tam były takie słowa... Abrakadabra. Coś w tym rodzaju. No i je wypowiedziałam. No i? W początku nic. Położyłam się spać, jak zawsze wieczorem. Po północy obudziły mnie dziwne odgłosy. Spokojnie, to był tylko sen. I to nie był żaden sen. Obudziłam się i poszłam do kuchni. Zaparzyć herbatę. Poszłam do kuchni, a tam światło zaświecone. Lodówka otwarta na oścież. A na moim stole prawdziwa uczta. Pootwierane wszystkie słoiki i puszki. Wszystko powyjadane. Puste opakowania tylko leżały na mojej podłodze. No ale ja przecież mówiłem, że u pani są myszy. Oj, nie wiem. Myszy nie potrafią otworzyć lodówki. Ani swój. A na krzesłach całe umazane ciepłoradą, majonezem, musztardą i dżemem skrzaty! Takie same jak w tej książeczce. Dokładnie takie same. Były umazane czekoladą? Gorzką czy mleczną? Uwielbiam mleczną! Miam, miam! Nie tylko czekoladą, dżemem też! Za dżemem nie przepadam. Wolę czekoladę. Co było dalej? Potem wzięłam do ręki miotłę, żeby przepędzić stąd te paskudne stwory. Ale one były... One są! Takie przebiegłe i zwinne. No i mi uciekły. No, skoro uciekły z czekoladą, to ja nie mam tutaj nic do roboty. Wzruszająca historia. Ja od razu wiedziałem, że to ogłoszenie to jest fałszywy alarm. One wtedy uciekły mi z kuchni. Ale one są w moim domu. Ciągle mi dokuczają. Ciągle coś chowają. Albo zabierają. No i one są wiecznie głodne. Trzeba je wreszcie złapać. I wywieźć stąd tak daleko, żeby nigdy nie wróciły. No, to brzmi jak jakaś bajeczka dla dzieci. Krasna, ale znikająca czekolada. Swoich dżemów.
To już nie są żarty. To jest czysta kpina, bo w ogóle to jest bez sensu. Ja zostaję. Siedzieć w tworze! Krasnoludko wszechojcze! Nie wypuszczę stąd nikogo, dopóki nie znajdzie się chętny, żeby przepędzić stąd te paskudne skrzaty! Ja powiedziałem, że zostaję. To może być trudne. A to dlaczego? Nie ma krasnoludków, one po prostu nie istnieją. Trzeba się tych stworów pozbyć jak najprędzej, bo ja ręczę całym moim honorem i doświadczeniem, że krasnoludki niestety istnieją. Ależ nie, oczywiście, że istnieją. Jest ich 7, jest nimi Marysia. Nie no, my to znamy z dzieciństwa. No, 7 łyżeczek, 7 kubeczków, 7 łyżeczek, z których ktoś korzystał. Dość tych głupich żartów. To nie jest żadna bajka. One mieszkają w moim domu od lat. Ja je widzę codziennie. Przepraszam bardzo, ale czy pani nie pije zbyt dużo kawy? Albo siłek? Ja nie piję żadnych żołek! No to skąd te halucynacje? Halucynacje! Halucynacje! Cóż wam pokażę? Pewnie przyjdzie tu z wypchanym krasnalem. Albo ze zdjęciem na te krasnoludki. Patrzcie, niedogarki! To jest moja pewna te prawdziwe spory! To jest proca, to jest zwykła proca. Ja panią żegnam. A dokąd to moja panno? Nikt stąd teraz nie wyjdzie. Ja jeszcze tutaj wrócę. Jak wytępić krasnoludki. A krasnoludki to nie są muchy czy zwyczajne komary. Krasnoludki są o wiele gorsze. Już bym wolała jakąś plagę much albo komarów. O, jeżeli chodzi o muchy albo o komary, to ja za godziwą zapłatę mogę przeprowadzić śmiałą akcję. Bez łaski. Ja się komarów czy much nie boję. Ja chcę się stąd pozbyć tych strasznych skrzaków. Tak to jest, gdy się czyta bajki bez zrozumienia. A ile pani płaci za jednego? Dobre pytanie. Ja nie będę się za nimi uganiał za darmo. Proponuję ustaloną cenę za jednego. Tylko właśnie, ile ich tak dokładnie jest? Chyba 3, ale mogę się mylić. Ja zażywam bardzo silne leki na nerwy, więc mogę się pogubić. 3, a może 5, albo 10? Ja zażywam bardzo silne leki na nerwy, więc mogę się pogubić. A poza tym one są wszędzie, więc wydaje się, że jest ich dużo. 3, z pewnością 3. Bierze pani silne leki? No to wszystko wyjaśnia. Ma pani zwidy. Dość! Ja nie mam żadnych zwidów. Do widzenia, ja panią żegnam. Jeszcze tutaj wrócę. Żegnam, nie będę tęskniła. Ale to jest bez sensu. Gdy ona tu wróci, to już nie będzie żadnego skrzata. No, wyłapie każdego co do sztuki. O, zrobi sobie pani z nich pysznego kebaba. Chyba by mnie żołądek od nich rozbolał. Ja nie jadam krasnoludków. Ja żądam, by ich tu nie było. Lepiej wymyślić jakiś sposób, żeby pozbyć się stąd tych strasznych skrzatów. Zapłacę dobrze, ale macie mało czasu. No dobrze. Ile? Macie tę ostatnią noc. Zapłacę za ostateczny efekt, a nie za obietnicę. Do rana ma tu nie być żadnego krasnoludka, skrzata, elfa czy czego tam jeszcze. No to myślcie, myślcie, bo czasu coraz mniej. Tam jest do ogłoszenia. Szkoda fatygi. A to dlaczego? Jakiś problem? Krasnoludki. Krasnoludki? Czy ja dobrze słyszę? Ja też to słyszałam. Krasnoludki. Krasnoludki, szkoda gadać. Nie wypuszczę was stąd do rana. Użyjcie wszelkich metod i pułapek. A wtedy, mam nadzieję, będzie po wszystkim. A panie czego tu chcą? My w sprawie krasnoludków. Krasnoludków, skrzatów, elfów i czego tam potrzeba? Naprawdę? Spadłyście mi z nieba. Ci panowie także się podjęli tego arcytrudnego zadania. A panience, co z tą nogą? Ja walczyłam ze skrzatami. Naprawdę? To dobrze, ma pani doświadczenie. Ja jeszcze nie powiedziałem ostatniego słowa. To mogą być swoje ostatnie słowa. Spokojnie, nie martw się. Ta proca jest nienawita. To chyba nie jest najlepszy początek rozmowy o interesach. Czy pani przypadkiem nie bierze leków na depresję? Zażywam! I to z tego?
wiedzę, ale pamiętajcie, że w razie czego... Wiemy, wiemy. Ma pani procę. Ta proca to jedyna broń, której się te karły boją. Strzelała pani do krasnoludków z procy? To nie ludzkie. To nie krasnoludzkie. Przepraszam, ale czy pani te skrzaty rzeczywiście widziała? Przysięgam, że je widziałam. Wyjadły wszystkie moje konfitury. Grasują po moim domu całymi nocami. A poza tym mam świadka. Bardzo ciekawe, on też coś zażywa. Jeden umazany czekoladą z czad widział drugiego wysmarowanego majonezu. Bez szanka, proszę. Tym świadkiem jest moja gosposia. Bardzo ciekawe, gosposia działa krasnoludzki. No to dawajcie tu tą gosposię. To dobra dziewczyna, ale ja ją podejrzewam, że z nimi współpracuję. Pewnie do karmia. Umazane czekoladą z czaty nie wymagają do karmienia. Czy pani mnie wołała? Chodź na to skarbie i powiedz państwu, co wiesz o tych paskudnych skrzatach. O jakich skrzatach pani? Ja nic nie wiem o żadnych skrzatach. Tylko mi teraz nie zgrywaj imieniątka! Widzę, że mów się odnalazł. Jak to się odnalazł? O co tu chodzi? A tak mi się jakoś powiedziało. Chodzi o to, że gosposie bardzo często lubią gubić swoje mopy. Właśnie, o to mi chodziło. Gosposie bywają bardzo roztrzepane. Dość tego! Wszyscy siedzieć! Wszyscy siedzimy! No nie. Dobrały się do czekolady. Trzeba tam iść. A może to sprawka tej gosposi? Ona jest nimi w zgodzie. Trzeba podjąć ostateczną decyzję. Jak to ostateczną? Aha, czyżby było nas za dużo? Właśnie. Trzeba zdecydować, kto ma odejść, a kto ma zostać. Ja zostaję. Mam nadzieję, że te kaszelki nie zeżarły mi jeszcze całej czekolady. My też zostajemy. Nie przykreślajcie kobiet, panowie. Cisza! Zrobimy losowanie. Raz, dwa, trzy. Krasnoludek patrzy. Właśnie. Żeby nikt nie podglądał, zasłonię wam oczy. Nie będę nic widział? Właśnie o co chodzi. Przepraszam, ale na czym polega to losowanie? To bardzo prosty pomysł. Każda z par, panowie i panie, będą losować kartki. Czarną i żółtą. Kto wylosuje czarną, przegrywa. A kto żółtą? Zostaje. Jest pan geniuszem. No, wiem to od dawna. Dobrze, a teraz wszyscy siadać. Już! Proszę wiązać uczciwie i bez żadnych kombinacji. Czy ja mogę coś powiedzieć? Boisz się ciemności, tchórzu? Nie, on się boi, że pani może oszukiwać. Niby w jaki sposób? No bo gdy my zasłonimy oczy, pani te kartki może poprzestawiać, a wtedy będzie nieuczciwie. Właśnie. Niech pani też sobie zasłoni oczy. O, to bardzo dobry pomysł. Jak fair, to fair. No dobrze. Niech pan będzie. No. Gotowi? Gotowi! Może pani mówić ciszej. Nie widzimy zbyt dobrze, ale za to słyszymy bardzo dobrze. No, zaczynajmy to losowanie. Dobra, to wyciągamy ręce przed siebie. Sięgamy po karteczkę. Tylko mi nie oszukiwać! Ja wszystko widzę! No nie! Nie, wiedziałem, że pani będzie oszukiwać. Ja nie oszukuję! Tylko tak mi się powiedziało. Ja nic nie widzę. Widziała pani coś przed oczami? Widzę całkowicie ciemną ciemność. No to zaczynamy. Czarny przygrywa, żółty wygrywa. Dobra, bierz żółtą. Mam coś? No nie. Bo krew mnie zalewa. Musimy to wygrać.
Kończymy losowanie! Już! Możemy zdjąć te opaski? Zdejmujemy opaski! O proszę! A oto dowód przekupstwa, który chętnie zjem. Przypominam, że to jest moja czekolada i ja sobie ją odliczę od zapłaty. Jaki mamy wynik losowania? No pewnie będzie remis. Wszystko jasne. Wygrali panowie. No, nasi górą. To nie chcę, to nie jest sprawiedliwe. To jest bardzo sprawiedliwe. Koniec i kropka. Mam nadzieję, że znają panie drogę powrotną do drzwi wyjściowych. Znam. Nie będę panienek podprowadzać. Nie trzeba. Damy sobie radę. Niech żyją krasnoludki. Niech żyją skrzaty i marzenia. Rewolucjonistki! Botowniczki! Skrzatowanki! Ekopanki! No, no to koniec tej bajeczki. Przechodzimy do czynu. Panowie, zbliża się noc. Ostatnia noc. Ta noc będzie decydująca, czy wygram ja, czy wygrają one. Nie mają z nami żadnych szans. Zaraz. Pani znowu coś zażyła. Ja już nic nie wiem. Ja też mam bardzo silne leki na nerwy. Dobrze, my wiemy. Zabieram się do dzieła, ale mamy jeden warunek. Pewnie on potrzebuje swojej ulubionej czekolady. Łasów jeden. Czekolady? To ja sobie kupię ile zechcę. Za kasę, którą pani mi wypłaci, za wykonanie zadania. No to o co chodzi? Jaki warunek? Tej nocy ma pani tu nie być. Tylko my i oni. Czy to jest jasne dla szanownej pani? Popatrzcie, jaki uprzejmy! Mnie ma tu nie być. Kiedy ważne się będą losy moje i mojego domu? Właśnie tak. Sami sobie poradzimy. A kto za to wszystko płaci? A kto to wszystko załatwi? Pole walki należy tylko i wyłącznie do nas. No, w końcu to my wygraliśmy losowanie. No dobrze, niech pan będzie. Dobrze, to my już serdecznie panią żegnamy. Do zobaczenia o poranku. O poranku ten dom będzie świecił pustkami. Pustkami? Jakimi pustkami? Ten dom będzie pusty, czyli wolny od skrzatów. Ja się tych waszych pustek obawiam, żebyście mi tu za bardzo nie posprzątali. Dobrze, my już panią serdecznie żegnamy. Dobrze, umowa to umowa. Jednak ostrzegam. Żegnamy panią serdecznie. Bye bye, auf Wiedersehen, do widzenia, sayonara! Woligoda się znalazł! No to jak będzie? No dobrze, wychodzę. Niechętnie, ale wychodzę. Poszła sobie. Nie, ja jej nie ufam. Idź zobacz, czy zamknęła drzwi. Pamiętaj, im bardziej ufasz, tym bardziej kontrolujesz. Nie ma lekko. Ała! Puszczaj! Miałeś rację. Niestety. Jeszcze nawet nie zdążyłam wyjść, a wy już nie kontrolujecie. Tak. Już miałam wychodzić. Tak, akurat. Zobacz, co miała za plecami. Czy może nam pani wyjaśnić, na kogo ta praca? Ja już nic nie wiem. Powodzenia. Sayonara. Oto ruszamy do dzieła. To będzie cudowna noc. Dobrze, trzeba pogasić światła. Po cienku możemy ich zgubić. Po cienku możemy ich zmylić. No, skrzaty, idziemy po was i po moją czekoladę. Tylko gdzie tu się wyłącza światło? A, tutaj. Ja też tam wyłączę. To z tą ciemnością to nie był za najlepszy pomysł. Nie, no co ty, no to był doskonały pomysł. No, dobrze, idziemy powoli, krok za krokiem. Pewnie zastaniemy ich przy uroczystej kolacji. To będzie ich ostatnia kolacja w tym domu. No, idziemy. O, co tutaj? A tu się schowaliście. Uważaj, jeden jest za tobą. Uważaj, one mają szkole! Ona tu jest! Ale ty nie zmówiłeś, że poszła! No nigdy
domyśleć, co było dalej. Krzaty przyłapane na gorącym uczynku spokojnie opuściły mieszkanie, by więcej się w nim nie pojawić. Nasi bohaterowie, łowcy z krzaków, otrzymali swoją zapłatę, a właścicielka żyła długo i szczęśliwa, że w jej domu poza nią nikt nie mieszka. Mogła całymi wieczorami siedzieć w swoim ulubionym hotelu i czytać swoje ulubione książki. Z pewnością opowiadała te, które choć jednym słowem wspominają o krzakach, krasnoludkach i elfach. Mamy dla Państwa niespodziankę. Przygotowaliśmy dwie wersje zakończenia naszej zabawnej historii. Obejrzymy tę, którą za chwilę skażecie w głosowaniu. Pierwsza wersja jest smutna. No powiedzmy, nie za ciekawa. Ale druga wersja jest optymistyczna. Proszę o chwilę zastanowienia. Głosowanie będzie bardzo proste. Wystarczy pożyczyć i podnieść wysoko rękę. A więc kto z Państwa wybiera wersję pierwszą, czyli smutną? Śmiało i odważnie ręka w górę. No proszę, 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 głosujemy. Wersja smutna. Pan co wybiera? Ja mam wersję pierwszą. Może ktoś jednak skusi się na smutną wersję? Zero głosów na wersję. A teraz, kto wybiera wersję optymistyczną? Ręka w górę. Teraz to ma wysoką rękę. 6, 7, 8, 9, 10, 12. A zatem ogłaszam medyż w publiczności. Za chwilę obejrzymy wersję optymistyczną. Bawmy się dobrze. Przypominam, nasi mężczyźni łowcy z krzaków właśnie dotarli do góry. Gdzie dzieje się? No właśnie. Co się tam dzieje? Zobaczmy więc, co było dalej. Dlaczego ich nie przegonisz? No bo ja je po prostu tak bardzo lubię.
pani mody. Z nimi można się dogadać. No, niech pani zobaczy, jakie one są miłe. No już sama nie wiem. No dobrze, dam im ostatnią szansę. Tylko, gdzie one są? Niech przyjdzie jutro albo za tydzień.